Igor Angulo pieczętuje zwycięstwo Górnika. Niespodzianka w Zabrzu, Legia przegrywa. Straty do Legii zmniejsza Piast, który wygrywa w Białymstoku z Jagiellonią. Do tego hat-trick Christiana Gytkiera i Lech lepszy od Korony. Krzysztof Sendecki, zapraszam na top momenty 30. ostatniej przed podziałem na grupy kolejki Ekstraklasy. Zaczynamy od wizyty w Zabrzu. Tu rzut wolny, Erik Janża wrzuca piłkę w pole karne. Igor Angulo i gol! Górnik wygrywa z liderem, z Legią Warszawa 2-0. Brawo bije Martin Hudy, który też w tym spotkaniu spisywał się znakomicie. Ogromna radość w Zabrzu. Popatrzmy raz jeszcze, jak Angulo ucieka obrońcom Legii i trafia do bramki. To pierwsza porażka drużyny ze stolicy po 3 kolejnych zwycięstwach. Straty do Legii zmniejsza Piast Gliwice. Piotr Parzyszek pewnie z rzutu karnego. Mistrzowie Polski w taki sposób obejmują prowadzenie w starciu z Jagiellonią Białystok. Ostatecznie w tym spotkaniu mają 2 jedenastki i wygrywają z Jagą 2-0. Dzięki temu rywalizację w grupie mistrzowskiej piłkarze Waldemara Fornalika rozpoczną z 7-punktową stratą do Legii. W Kielcach totalna dominacja Lecha Poznań. Tymoteusz Puchacz pędzi lewą stroną. Puchacz jest już w polu karnym. Dokładne dogranie do Christiana Gytkiera, a ten bez problemów kończy akcję. To 3. gol Duńczyka w tym spotkaniu i 20. w sezonie. Gytkier pewnie podąża po koronę króla strzelców Ekstraklasy. Lech wygrywa 3-0 i po 30 kolejkach ma 11 punktów straty do Legii. Podobnie jak Śląsk Wrocław, który też nie miał problemów z inną z drużyn walczących o utrzymanie. Dogranie Dino Stiblecza do Przemysława Płachety, a ten potężnym strzałem pokonuje Arkadiusza Malarza. Śląsk rozbija ŁKS 4-0. Sytuacja łodzian w tabeli jest beznadziejna. Teraz uwaga, rzut wolny, Maciej Gajos! Ależ strzał, ależ gol! Bramkarz Pogoni Szczecin Dante Stypicza wściekły na swoich kolegów stojących w murze, za to od swoich kolegów gratulacje zbiera Gajos. W taki sposób Lechia Gdańsk odrabia straty i ostatecznie remisuje z sportowcami w Szczecinie 1-1. I to oczywiście znakomity moment, żeby przypomnieć, że top 10 meczów Lechii z Pogonią też znajdziecie na naszym kanale, bo Pogoń z Lechią znów zagrają ze sobą w 31. kolejce. Cenne zwycięstwo z Krakowa mogła wywieźć Wisła Płock. Na 20 minut przed końcem starcie z Krakowią prowadzenie gościom daje Mateusz Szmoch. Ostatecznie pasy doprowadzają do remisu. Spotkanie kończy się wynikiem 1-1. Najważniejsza i najpiękniejsza akcja meczu Raków-Częstochowa kontra Zagłębie Lubin. 73. minuta. David Tijani 3 pięknie do Felicjo Forbes Brauna, a piłkarz z Kostaryki zapewnia Beniaminkowi zwycięstwo 2-1. Zwód i podanie słoweńskiego pomocnika możemy oglądać w nieskończoność. Raków wygrywa po 4 meczach bez zwycięstwa. A to już bój o utrzymanie, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Łukasz Clemens i broni Paweł Steinbors. Łotewski golkiper nie pierwszy raz wyciąga arkę z opresji i gdynianie remisują na własnym stadionie z Wisłą Kraków 0-0. To oznacza, że Wisła utrzymuje 6-punktową przewagę nad Arką i powiększa do 5 punktów przewagę nad Koroną na dole ligowej tabeli ŁKS. W grupie mistrzowskiej Legia przed Piastem, Śląskiem i Lechem. 31. kolejka Ekstraklasy już w najbliższy weekend. Ciekawie powinno być w sobotę w starciu Piasta z Lechem i w niedzielę, kiedy Legia zagra ze Śląskiem.